Rozmowa Polskiego Radia 24 Gość w studiu, radość w sercu od razu. Znany z łopatówek, Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Witam Pana posła, witam Państwa. Kłaniam się Panu, kłaniam się Państwu i bardzo dziękuję za to promocję łopatówek, bo rzeczywiście ta informacja była ciężka do przebicia, ale Pan redaktor zrobił to... Konsekwentnie, konsekwentnie, konsekwentnie krok po kroku. Tak jest. Koalicja Polska się rozbudowuje. Myślałem, że pan posłuch teraz mnie zaskoczy, bo i tak to zapomniał pan o wszystkich elementach, znaczy, przepraszam, składowych naszej koalicji. O słowo element brzmi trochę inaczej, ale coś tak bardziej się tam przybliża, czy nie? Z tym hołownią na przykład, tak? To znaczy, w sensie praktycznym, podpisania umów, umówienia się kolejności na listach i tak dalej, to, to nie, nie na ten temat rozmowy się toczą. Mhm. E, ja, żeby była jasność, nie uczestniczę w, w nich fizycznie, ale mam. Tą wiedzę, tak, tak. Jak, to, jak to się dzieje. I gdyby pan nawet powiedział, że nie mam zielonego pojęcia, no to nie bym panu uwierzył. No tak, no, no tak. Klub jest na tyle e, mały, że te przepływ informacji, ale tak też jest A i pro, zielone prowadzony. pojęcie w kontekście psl u nabiera drugiego znaczenia. Jeszcze raz. Zielone pojęcie w kontekście psl tak, nabiera tak, drugiego tak, znaczenia Tak, to prawda. To prawda, więc bardziej wokół spraw ogniskuje się. Dzisiaj rozmowa o tym centrum spraw, czyli programowych, niż o listach i o osobach i personaliach. I tak to musi i pewnie będzie jeszcze ładny czas. No to ja już mam nawet nazwę dla was. Koalicja Polska 2050. <grym> nie sądzę. Wilksy te owca całe. No tak? Koalicja bo... Polska zostaje to, co wy żeście ta, wymyślili. Ta. 2050 to akurat hołownia. No, ja rozumiem, że zastrzeże pan sobie tą nazwę, żeby jakieś tamtiemy potem po nie, wyborach... Nie, proszę bardzo, nazwa gratis. <grych> Okej, okay, no po, podpowiem, podpowiem kolegom, gdy do tego dojdzie. Na razie jest to jeszcze wszystko w sferze rozmów i dyskusji. A co z porozumieniem bez Jarosława Gowina? E, powiadam jeszcze raz. Ta rozmowa... Nie, ale to, to z chołownią rozmawialiśmy, no, nie, nie, a teraz nie, rozmawiamy nie, o rozmowie z porozumieniem. Nie, pan pytał mnie tak, no może bardziej konkretnie już o chołownię i o tą część sceny politycznej, ale generalnie to, co ja odpowiedziałam, dotyczy wszystkich podmiotów, które są w sferze i zainteresowania rozmową z nami i my z nimi, więc to nie wykluczamy. Agro Unia też? Owszem tak. Owszem, tak. Różnie też jest oczywiście oceniana postępowanie Lidera przynajmniej, ale wiemy też, że na polskiej wsi jest bardzo trudna sytuacja, wyjątkowo trudna sytuacja teraz po takim niekontrolowanym imporcie zboża z Ukrainy. Trudno może nawet nazwać to importem, bo to było takie trochę pewnie przemycane. To, to miało być zboże, które miało być wywiezione, wyeksportowane do krajów, które oczekują i gdzie głód, jak słyszymy, panuje. Natomiast w dużej części zostało. W Polsce i to już uzna... Nie no się w dużej części wyjechało z Polski, o czym mówi minister Bartosik chociażby. Polskie zboże wyjechało. z Polski. polskie wyjechało, a ukraińskie zostało. No, no nie niestety, wiesz. bo różnica cen i różnica jakości. Tak to było pan premier Kowalczyk kiedyś nawet z Mównicy Sejmowej, proszę sobie to wspomnieć, jak miliony ton opowiadał wyjechało z Polski, więc bilans się powiedzmy to zgadzał. Tyle tylko, że co do jakości my mamy spore wątpliwości. No ale jeżeli ta zasada kupić tanio, drogo sprzedać obowiązuje. To ja tutaj no, ale nie jeszcze widzę, jest po drugiej stronie jakość tego towaru, a tu jest, mamy do czynienia ze zbożem, które przerabiamy na mąkę i na chleb, a to warto by wiedzieć było, z czego się robi ten chleb. No nie świeci. Póki co. Tego też nie wiem do końca, bo ludzie kupują teraz pewnie dużo mniej i pewnie nie, od, nie odkłada się i jeszcze no, nie ma no, ale czasu. No szczęśliwie ten chleb nie kosztuje 30 zł, jak co niektórzy wiecie. Panie wieści. redaktorze, i nie wywołujmy wilka z lasu. Bo wcale się proces inflacyjny moim zdaniem nie skończył, chociaż są pewne sygnały, elementy na tym rynku, od chociażby jak roba o i yy, yy gaz, gaz jeszcze bardziej tanieją. No tak to jest. No, Dziś, oby, yy, oby to było myślę, że od gaz, krębniej, jeśli, jeśli chodzi o gaz, to przede wszystkim chyba zasługa, w pogody. Zwyczajnie zużycie dzisiaj jest dużo mniejsze w ogrzewaniu mieszkań przynajmniej. No ale będzie kapel, to inflacja będzie też niższa. To nie od razu, to tak się nie Ale dzieje. Ale co nie od razu. Nie będzie od razu kapo, czy nie, nie, nie będzie od razu inflacji niższej? Też. Panie redaktorze, pozwoli pan, że chociaż jedno zdanie zbuduje pełne. I yy, jedno i drugie może być, bo co do KPO, to pewnie droga jeszcze jest daleka. Nawet ta ustawa, która dzisiaj jest procedowana, chyba w tym momencie, kiedy, Drugie czytanie mamy. Kiedy tu rozmawiamy, jest tak zwane drugie czytanie, czyli yy, po obróbce komisji i po wniesionej poprawce przez PiS, a jak pamiętamy, kropki nie można było przestawić, bo to wszystko było uzgodnione z Komisją Europejską, a tu no, kropkę przesunięto o jedną poprawkę którą zgłosił klub PiSu. Natomiast te nasze poprawki, które jakby limitowały nasze zachowanie w stosunku do tej ustawy, zostały odrzucone. Nie ma się czym chwalić, że nasza jedna z poprawek była 14 do 14, więc. Remis, remis. remis, remis nie, nie, tutaj akurat też nie została przyjęta, więc. No, A eee... wasza to było o tym, że <laughs> sędziowie sądu Najwyższego Izby Karnej zajmują się tak. procesem tym dyscyplinarnym tak. i minimalny staż tych sędziów to się doma. Dokładnie. Lat. Chcieliśmy pewien element wykluczyć, o którym nie piszemy wprost, ale o którym wiemy, jak to wygląda, by to sędziowie z pewnym stażem mogli oceniać innych, bo tak to też logika nakazywać winna że w każdej innej korporacji to tak jest, z takim odpowiednim stażem wiekowym, ale przede wszystkim doświadczeniem życiowym i w zawodzie można oceniać innych. Tak powinno być przynajmniej. No to co? <laughs> Przepraszam, jest spora szansa, że teraz podczas tego posiedzenia Sejmu jednak to KPO z Sejmu wyjdzie. Panie redaktorze, to tak na skróty mówimy i ludzie. No pewnie to mówimy tak... na skróty Kp. no przecież nie będziemy mówili, ta, że reforma ta. wymiaru sprawiedliwości ale nie, w, ja... jeszcze w sekwencji się nie, nie panie są do rata, ale żebyśmy tutaj rozumieli, bo ja wiem, że po drugiej stronie są słuchacze, którzy chcieliby to przekuć od razu na pieniążki, te konkretne, które tam do tych. Um, no to uspokajamy um, bo... jutro pieniędzy nie będzie. No nie będzie, niestety uspokajamy, tak. To, to pan tu żartobliwie, ale nie ma tu żartów. Ja, tak jak panu ja, mówiłem w, w, w telewizyjnym studio rzeczywiście w opiece społecznej, w szpitalach jest tragedia. No mówię, jedne ze szpitali, nie chcę wymieniać, nie chcę psuć opinii ogólnej, ale, ale jest w takim kłopocie, że żaden bank nie chce udzielić kredytu. Kredytu, więc parabanki tylko będą na tym zarabiały, że jakaś tam funkcjonalna strona tego szpitala jeszcze będzie. Więc te pieniądze są potrzebne, ale ich jutro ani pojutrze nie będzie, bo tych kamieni milowych, które są potrzebne i które pan premier podpisał, nie informując parlamentu, co po pisujemy. to dowiadujemy się trochę kanałami takimi e, podskórnymi d, o, o tym, co zostało tam podpisane. No, chociażby te wiatraki, które też niby leżą... W... No właśnie, ustawa wiatrakowa jest jednym z niezbędnych elementów do tego, żeby... No, ale panie że ona leży już parę miesięcy i nie ma druku, numeru druku, bo znowu nie ma zgody w koalicji. Ale tam się coś dobrego wydarzyło, jeśli chodzi o tę ustawę wiatrakową, bo pierwszy, pierwotny zapis mówił o tym, że 5% trafia tylko i wyłącznie do społeczności lokalnych, a teraz po modyfikacjach jest już to 10%. 5%. I to dobry kierunek, ale to też kierunek, który po dyskusji on by mógł być w trakcie pracy nad ustawą, bo myśmy tą świadomość mamy. To doświadczenie oczywiście innych państw to mówi, ale wiemy również, że na spotkaniu tego zespołu do spraw energii odnawialnej pan premier się mocno wsłuchiwał i nawet tutaj wyraźnie zaakceptował, czy też kiwnął głową, że takie rozwiązanie wiążące społeczność lokalną, którą jakby doty dotyczyły te atrakcyjne, no w tym znaczeniu, że może nawet negatywne jakieś od, 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 odczucia mieliby, e, poprzez to, że partycypowaliby w zyskach z tego wynikających, u, ułatwi e, inwestowanie byłyby obie strony zadowolone. Tak liczymy. I no to liczymy. ta rozmowa była szersza i ona chyba z dwie albo trzy godziny nawet trwała. Sam tak. poseł Mieczysław Kasprzak niezwykle zadowolony, no że tak, pan premier tak, oczywiście. Zaszczycił. Pan poseł Mieczysław tutaj położył zasługi wielkie, zresztą od paru I, lat. I, I mowa tam była między innymi też o biogazowniach. Tak, bo to jest kolejny element tego uzupełnienia... Zakresu odnawialnej energii, fotowoltaika, i biogazownie i wiatraki, dałyby nam szansę na uzupełnienie tego, czego elektrownie, i węglowe, i inne, i może w przyszłości atomowe, nie dadzą całości. Od... No, no to kiedy i... się pan spodziewa tych pieniędzy z KPO? No tyle, co jest zapisane. Mam nadzieję, że, że będą wszystkie. W jakiej kolejności? Nie, nie, ja się nie pytam ilu, tylko kiedy. A kiedy? Panie redaktorze, powiadam jeszcze raz, chciałbym i, i bardzo ubolewam, i nie wypominam, że te 22 miesiące, jak tu wszyscy mówią, zmarnowane mamy, bo to zmarnowane są dla Polski. Nie. No wie pan, rządowo. że w tak zwanym międzyczasie wyszło też na jaw ze sprawą Radia RMF FM, tam przeanalizowali wszystko, przestudiowali. Okazuje się, że suma summarum 9 państw w ogóle jeszcze nie złożyło wniosku. No, w tym Polska. Żeby no była i w jasność. tym też Niemcy i Francja zdaje. Owszem, no nie pamiętam, które państwa, ale mnie złożyło, ale też wiemy o tym, że na te 27 pozostałe już pracują pieniądze w tych państwach. No więc. Ale inni się składają, to też prawda. Raczej się kierujmy i raczej przyglądajmy na tych państwa aktywne, bo przecież do tych potrzebach ciągle mówimy, że są takie potrzeby i zresztą to, 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 to myślę, że w jakiś sensie tą inflację, której pan tutaj czy myśmy w rozmowie dotknęli, można by okiełznać, można by ją jakoś no przygramować. Eee, ja bym chciał, żeby to się wydarzyło za tej kadencji, mówię to uczciwie, niezależnie jaki aspekt polityczny, kto by mi tutaj przykładał i, 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 i dlaczego ja tak mówię, to z punktu widzenia patriotyzmu i mojej postawy, naszej postawy, klubu, chcielibyśmy, żeby były jak najszybciej. Mam nadzieję, że będą w, w, tej, w tej kadencji. Ponadto jest spora szansa, żeby były pod koniec maja jeszcze. Jeszcze przed no, no, lat. To, no to, no ale to wie pan, myśmy już o tym rozmawiali w różnych rozmowach e, i ciągle są te miesiące przesuwane. No wniosek nie jest złożony, więc no, chociażby z tego względu to trudno się oceniać, kiedy to on będzie złożony. Zmiana tak. kodeksu wyborczego wypadła z tego posiedzenia Sejmu, najprawdopodobniej będzie procedowana na kolejnym, jeszcze też w styczniu. Pan za czy pan przeciw? My jako klub byliśmy przeciwko odrzuceniu w pierwszym czytaniu, bo taką propozycję zgłosił koło Konfederacja i o dziwo poparli również inni posłowie. Myśmy byli przeciw, bo chcemy zwiększyć szansę dotarcia do lokali wyborczych i szansę głosowania. Demokracja rzeczywiście ma takie oblicze, że ta kartka się liczy w ręku i biskupa, i, i posła, i rolnika tam gdzieś z przysiłka jednako, więc chcemy dać to, tą szansę. Mówimy tylko o tym również, żeby yy, poszerzyć nie tylko poprzez ilość lokali wyborczych, ale na przykład otworzyć się na głosowanie korespondencyjne, jakby to yy, dzisiaj nie brzmiało, albo internetowe, co jest oczywiście jakąś techniką... Nową i, i, i trochę trudniejszą do opanowania, ale jeśli się teraz o tym nie będzie dyskutować, jeśli się teraz tego nie zapisze z gwiazdką albo z, z artykułem, że będzie obowiązywać od, od, wy od wyborów kolejnego, mhm. kolejnych kadencji, to nigdy tego nie dotkniemy. A moim zdaniem ta nowoczesna forma będzie się w, w świecie w, znaczy, będzie potrzebna po prostu zwyczajnie, żeby zwiększyć tą frekwencję. Więc takie, e, takie propozycje będziemy składali. E, Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, znany z Łopatówek, poseł z Lubelszczyzny, był Państwa i moim gościem. Dziękuję panu, państwu, do usłyszenia. Kłaniam się państwu, dobrej nocy.